Stowarzyszenie powstało 6 lat temu jako organizacja wspierająca szpital w różnych przedsięwzięciach, na które szpital nie stać. Przez 3 lata jesteśmy organizacją pożytku publicznego. No wtedy te finanse troszeczkę nam się poprawiły i mogliśmy szpitalowi pomóc. Jak zwykle ze stowarzyszeniami początki są trudne, ponieważ przymierzaliśmy się do tego długi czas. Ruszyło wszystko za czasów dyrektora Adama Rączaka, który przyłożył się bardziej niż poprzednicy. Chyba ze 2 lata unosiliśmy się z tym zamiarem i próbowaliśmy, aż stowarzyszenie powstało. Jesteśmy jak wszystkie placówki służby zdrowia w trudnej sytuacji finansowej i te darowizny, które można było uzyskać poprzez stowarzyszenie, bardzo pomogły na zakup sprzętu, remonty bieżące. Także to jest nie do przecenienia. Przez 6 lat zebraliśmy 360 tysięcy, które zostały przekazane na szpital. Między innymi za to zostały kupiony sprzęt, aparaty do EKG, różne inne aparaty, monitory, poza tym kardiowerter, defibrylator. Poza tym były kupione łóżka na salę intensywną terapii, gdzie to są łóżka bardzo specjalistyczne, z całym wyposażeniem, które umożliwia pacjenta i przesuwanie i elektryczne podnoszenie, także są to bardzo fajne łóżka. Ponadto kupiliśmy łóżko położnicze do porodów. Od momentu, kiedy stowarzyszenie się stało organizacją pożytku publicznego, z tych podatków, z tej 1% odpisu, które przychodzą na nasz szpital, są bardzo dokładnie segregowane na jaki oddział i te oddziały, które mają pieniądze właśnie z tych, same sobie wybierają, co mamy im kupić. Oddział neonatologiczny i patologii noworodka szpitala w Zgierzu wzbogacił się niedawno o sprzęt do resuscytacji noworodka na sali porodowej. Jest to Baby PAF, czyli aparat właśnie do resuscytacji oddechowej tuż po porodzie w sytuacjach zagrożonego porodu. Sprzęt ten otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Przyjaciół naszego szpitala, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i mamy nadzieję, że nie jest to ostatni prezent otrzymany od stowarzyszenia. Chcielibyśmy wprowadzić inną formę działalności stowarzyszenia w tym roku poprzez tworzenie szkoleń dotyczących pierwszej pomocy, dotyczących leczenia, dotyczących zachowań zwykłych ludzi, powiedzmy, w momencie, kiedy spotkają człowieka, który wymaga pomocy takiej natychmiastowej, co zrobić, żeby temu choremu pomóc, a nie zaszkodzić. I chcielibyśmy właśnie w ten sposób spowodować, aby przychody tego stowarzyszenia się zwiększyły, co będzie tylko z korzyścią dla szpitala, jako że 100% dochodu, który uzyskuje stowarzyszenie, jest przeznaczane dla szpitala na jego różne potrzeby, w zależności od tego, kto te pieniądze jak gdyby pomaga nam zdobyć, to wtedy z tych pieniędzy korzysta. Chcę powiedzieć, że przez cały okres działania stowarzyszenia tylko 3% przychodów rocznych są dawane na stowarzyszenie, czyli właściwie na te sprawy urzędowe, które my musimy załatwiać w banku, na powiedzmy w sądzie, zmiany w KRS-ach i takie różne rzeczy, które musimy dokonywać i legalizować. Natomiast w ogóle nie działamy wyłącznie społecznie w stowarzyszeniu i nie pobieramy za to żadnych absolutnie opłat. Jest nas tutaj około członków 20. Są to częściowo pracownicy szpitala, częściowo ludzie, którzy chcą temu szpitalowi pomóc. I właściwie my jesteśmy otwarci, gdyby ktoś chciał z nami współpracować, my jesteśmy w stanie przyjąć każdego do stowarzyszenia. Bardzo chętnie nowych członków przyjmiemy do stowarzyszenia i bardzo chętnie będziemy z nimi współpracować i liczymy na to, że mieszkańcy
ze Zgierza troszeczkę się zaktywizują, ze względu na to, że właściwie w tej chwili w zarządzie i jako członków mamy wyłącznie ludzi związanych ze służbą zdrowia i pracowników naszego szpitala. Nasze jedyne działanie jest związane z tym, że wszystkie pieniądze, jakie mamy, przekazujemy na zakup różnych rzeczy, które temu szpitalowi są bardzo potrzebne. A no wiadomo, że sytuacja służby zdrowia wszędzie nie jest najlepsza i tutaj właściwie możliwości są przyjęcia darów od szpitala nieograniczone. Cokolwiek byśmy dali, to szpital z przyjemnością i z chęcią i z pożytkiem dla pacjentów przyjmuje, bo czy to nawet są niekoniecznie rzeczy związane z pieniędzmi, niekoniecznie rzeczy związane ze służbą zdrowia. Jeżeli są to na przykład nawet materiały budowlane, czy materiały piśmienne, czy jakiekolwiek zupełnie inne rzeczy, to my jesteśmy w stanie je wykorzystać, bo przecież temu szpitalowi cały czas są remonty, cały czas potrzeby są olbrzymie na to, żeby wszystkim tutaj się lepiej pracowało, a pacjenci mieli z tego większe zadowolenie, żeby mogli kąpać się w czystych łazienkach, czy korzystać z czystych toalet. To każda rzecz jest nam tu potrzebna i właściwie każdą rzecz z chęcią przyjmiemy. Moglibyśmy kupić przede wszystkim mnóstwo sprzętu tego typu, który jest niezbędny dla funkcjonowania prawie już wszystkich w tej chwili oddziałów, to znaczy monitory, które kosztują około 6 do 10 tysięcy, w zależności od tego, jakie są skomplikowane, ale właściwie na każdym oddziale powinno tych monitorów być więcej. Moglibyśmy kupić pompy infuzyjne, czyli takie strzykawki automatyczne, które dawkują delikatnie lek, tak żeby się, żeby nie dochodziło. To jest zdecydowanie wyższa forma podawania leku niż podawanie kroplówką, prawda, która to raz idzie szybciej, raz idzie wolniej, a taka pompa dozuje w stałym, zwłaszcza leki silne działające. Są olbrzymie potrzeby. Brakuje zwyczajnych aparatów do mierzenia ciśnienia, brakuje aparatów do EKG. Szpital naprawdę brakuje specjalistycznego sprzętu do laryngologii, do okulistyki. Pieniędzy, które są na NFZ, my musimy załatwić w tym szpitalu wszystko i nie może wystarczyć tych pieniędzy. Natomiast Urząd Marszałkowski na pewno bardzo się stara, żeby pomóc, ale on też dostaje ściśle określoną ilość pieniędzy. Urząd Marszałkowski ma 16 szpitali pod swoją opieką i może dać tylko tyle, ile może, a na pewno jest to za mało, zwłaszcza że sprzęt się zużywa. Zwracam się z prośbą do mieszkańców Zgierza, bo to jest dla Was. Dla mieszkańców Zgierza, bo tu jesteście najbliżej Państwo. Prawdopodobnie nie ma rodziny w Zgierzu, która przynajmniej raz w roku z tego szpitala nie korzysta i dlatego powinno się temu szpitalowi pomóc, bo on tu jest na miejscu i na pewno gwarantujemy Wam, że każda złotówka oddana przez Państwa na szpital będzie na to stowarzyszenie, będzie wykorzystana na szpital.